Cześć, Piotr Kowal, agent nieruchomości. Witam Was dzisiaj z miejscowości Spytkowice. To są te Spytkowice w powiecie wadowickim. Obejrzymy dzisiaj wspólnie działkę, która na dzień dzisiejszy jest wykorzystywana rekreacyjnie, ponieważ jest na niej tylko i wyłącznie domek taki weekendowo, nazwijmy to weekendowo wakacyjny. Natomiast działka ze względu na to, na swoje położenie oraz ze względu na zapisy planu zagospodarowania, gdzie jest cała mieszkaniowo-usługowa, może stanowić również bazę do budowy w przyszłości normalnego mieszkalnego domu. Działka jest za mną. Zapraszam. Wchodzimy do Królestwa Ptaków. Domek, do domku za chwilkę wrócimy. Tak jak powiedziałem, działka ma 7,7 ara, jest mniej więcej trójkątna, po najdłuższych bokach ma około 31-35 metrów. Jest tutaj sporo drzewek, to są wszystkie drzewa należące do tej działki, owocowe, iglaste. To bardzo sympatyczne miejsce do odpoczynku. Gdzieś tak zajrzymy. O, tak wygląda w drugą stronę. Spróbuję pokazać, zanim nam słońce zaświeci. No i ptaki. Okej, dobra. Idziemy teraz w kierunku budynku, domku. Co ciekawe, domek jest zrobiony z... To jest stary wagon. Tak, on jest poustawiony na betonowych blokach, jest ocieplony styropianem, przykryty jest blachą i onduliną. Do tego są dobudowane pomieszczenie gospodarcze. Dobrze, to teraz wejdziemy do środka. Weranda. Można się schować na niej zarówno przed deszczem, jak i przed słońcem. Jeszcze rzut oka na ogród. Niestety nie udało mi się dostać do skrzynki bezpiecznikowej, bo być może mam nie ten klucz, dlatego nie włączę światła w środku. Ale coś widać. To jest pokój, taki salon nazwijmy to. Lodówka, to jest część kuchenna. Gaz, kuchenka gazowa to jest na gaz z butli, natomiast można się podłączyć tutaj, bo wzdłuż granicy biegnie gaz. Tutaj jest toaleta, normalna, pełnoprawna toaleta. Piec tak zwana koza, bo ogrzewanie tutaj jest właśnie albo tym piecem, ewentualnie grzejnikami elektrycznymi. Teraz zajrzymy do pomieszczenia gospodarczego z tyłu. Obchodzimy dookoła. Jeszcze postaram się z tej perspektywy pokazać ogród. To jest brama wjazdowa. Idziemy tak jakby na tył. Wiatka. I duże pomieszczenie gospodarcze, pełne fajnych skarbów. Fajna ławka. I słuchajcie, tutaj to służy za prysznic, to znaczy to jest de facto prysznic, natomiast tutaj obudowany tym styropianem jest bojler elektryczny. Czyli normalnie można sobie podgrzać wodę i wziąć tutaj prysznic. Na koniec jeszcze rzucimy okiem na zewnątrz, na wprost brama wjazdowa, wschodnia część działki, tutaj jest narożnik, słup energetyczny i droga. Ogrodzenie jest wzdłuż tej drogi. Co jest ciekawe, droga jest spokojna, bo droga jest de facto ślepa. Ona prowadzi do zakola Wisły i tereny wędkarskie, takie wypoczynkowe.
za mną po waszej prawej stronie południowa część działki ogrodzona, drzewa rosną dookoła, widać tutaj część dachu zabudowań. Reasumujmy pokrótce, 7,7 ara, budowlana w całości, dojazd drogą gminną, asfaltową, bardzo dobre miejsce na weekendy lub do zamieszkania na co dzień. Jeżeli zainteresowała Cię ta nieruchomość, dzwoń do mnie, umówimy się na prezentację. Również jeżeli cokolwiek potrzebujesz załatwić na rynku nieruchomości w Małopolsce, na Śląsku, jestem do dyspozycji. Piotr Kowal, agent nieruchomości.